Szanowni Państwo, z wielką satysfakcją i z wielką radością chciałbym zakomunikować mieszkańcom naszego pięknego województwa, że otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym kolejne środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jest to 34,5 miliona złotych na inwestycje w jednostkach samorządu terytorialnego. Są to inwestycje typu przebudowa, rozbudowa dróg lokalnych, powiatowych, gminnych, również rozbudowa czy budowa wręcz ulic, różnych obiektów użyteczności publicznej. Te wszystkie środki trafią do 17 jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa. Przypomnę Państwu, że są to kolejne środki. W sumie w ramach całego Funduszu Inwestycji Lokalnych do województwa opolskiego trafi 277 484 tysiące złotych. Są to środki, które nie mają precedensu. Przypomnę również, że tydzień temu miałem możliwość gratulować gminom górskim naszego województwa, czyli Głuchołazom, Głubczycom i Prudnikowi. To były środki w wysokości prawie 14 milionów złotych na inwestycje właśnie w tych powiatach górskich. Niezmiernie miło mi jest, że województwo opolskie w tych trudnych czasach, przypominam, walczymy wszyscy z koronawirusem i angażujemy w to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, Zjednoczonej Prawicy, angażuje w tą walkę z koronawirusem ogromne środki. A mimo tego, przy tak ogromnych środkach, które są kierowane na walkę z koronawirusem, rząd Rzeczypospolitej Polskiej, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, rząd Zjednoczonej Prawicy przeznacza dodatkowe pieniądze na inwestycje lokalne, na ten krwiobieg gospodarki i rozwoju samorządów terytorialnych. Kończąc, przypominam, proszę Państwa, 34,5 miliona dla 17 jednostek samorządu terytorialnego. Gratuluję tym jednostkom samorządu terytorialnego i życzę wszystkim mieszkańcom naszego pięknego województwa, ażeby te środki były wykorzystane w pełni. Bardzo serdecznie dziękuję.